Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej, którą zorganizowałem. Ta konferencja ma dotyczyć przede wszystkim hasła tej konferencji, to jest zakup sprzętu nowego dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Jest to takie hasło trochę mało czytelne, teraz oczywiście je rozszerzymy tutaj razem z panem posłem Czesławem Hocem, który skorzystał z mojego zaproszenia, pewnie też się będzie wypowiadał Sebastian Cerzak, mówicy, zastępca wicestarosta białogardzki. Może bym powiedział parę słów na temat takiego jakby rozpoczęcia tego roku w naszym szpitalu białogardzkim. No i rok się zaczął od zakupów nowego USG do oddziału dziecięcego ginekologicznego. Był to zakup w ramach środków Regionalnego Centrum Medycznego, kwota około 120 tysięcy złotych. Kolejnym zakupem z budżetu powiatu był zakup wieży endoskopowej, w skład której wchodzi histeroskop, laparoskop, artroskop. Jest to urządzenie, które jest wykorzystywane w sali operacyjnej naszego szpitala. No i można by było powiedzieć, że już razem 470 tysięcy wydatkowanych środków na pierwszy rok, w zasadzie po przyjęciu, to jest dosyć dobry wynik. Natomiast dzięki zaangażowaniu tutaj jeszcze świętej pamięci Stefana Strzałkowskiego i pana posła Czesława Hoca, to mojego zastępcy, całego zarządu, jak państwo wiecie, złożyliśmy wniosek do źródeł z rezerwy premiera. Ten wniosek został oceniony pozytywnie już na końcu zeszłego roku, ale niestety te kwestie wszystkie techniczne nie pozwoliły na wydatkowanie tych środków. Złożyliśmy ponownie wniosek w tym roku. No i mamy wiedzę, pan wojewoda zachodniopomorski Tomasz Kinc przysłał informację, że możemy liczyć w ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa na kwotę 1 000 000 zł na zakup sprzętu do szpitala powiatowego w Białogardzie. Kolejnego już sprzętu jeszcze w tym roku. Zanim powiem, jaki zakres rzeczowy jest tego wniosku, który zaproponowaliśmy do pana wojewody, chciałbym też powiedzieć, że w ostatnich dniach rozpoczęliśmy procedurę przetargową na zakup kolejnej wieży endoskopowej. Z analizy rynku zakładamy, że ta wieża może kosztować około 450 tysięcy. Będzie ona wykorzystana w poradni gastrologicznej, można powiedzieć. Chodzi o badania gastroskopii, kolonoskopii. W naszym szpitalu jest to nielimitowana działalność, bardzo potrzebna. Przypominam, że te badania są takim podstawowym badaniem, które może wykazać nowotwory przewodu pokarmowego chociażby, tak? Także bardzo istotne badania, na które jest duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców powiatu białogardzkiego. I ten przetarg, można powiedzieć, że już jest rozpisany, ale też proponujemy w ramach tego złożonego wniosku, że to będzie już zakup jako koszt kwalifikowany. Czyli między innymi taki sprzęt byśmy chcieli zakupić w ramach dofinansowania od pana premiera. Natomiast złożyliśmy oczywiście takie zapotrzebowanie do pana wojewody, bo pan wojewoda będzie dystrybutorem teraz już tych środków, bo nastąpi zwiększenie budżetu województwa zachodniopomorskiego o ten 1 000 000 zł. No i nasza propozycja taka rzeczowa jest na zakup do szpitala stołów operacyjnych, aparatów do znieczulenia, lamp operacyjnych, ultrasonografu przewoźnego, jeśli mówimy o wyposażeniu bloku operacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o część diagnostyczną, proponujemy wydatkowanie środków na właśnie tą wieżę endoskopową wraz z kolonoskopem i gastroskopem i myjnią. To jest to, o czym mówiłem. I dodatkowo jeszcze chcemy kupić aparat rentgenowski i aparat USG stacjonarny. I zakładamy, że cała kwota, której się powinniśmy zmieścić, to jest 1 250 000 zł. Czyli zakładając, bo oczywiście do tego miliona należy wprowadzić 20% wkład własny, czyli 250 tysięcy i to daje nam wspólnie 1 250 000. Czyli można zreasumować, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że uda nam się doprowadzić te zakupy do finału i dołożymy do tego 350 tysięcy już zakupionego sprzętu, czyli mam tu na myśli tą wieżę na bloku operacyjnym, plus 120 tysięcy, jeśli chodzi o USG na oddział dziecięcy, to możemy łatwo policzyć już około 2 000 000 zł na zakup sprzętu do tego szpitala w tym roku zostanie wydatkowane. Co tak naprawdę powinno zabezpieczyć w
mówiąc już tak ogólnie nie z grubsza, ale jednak zabezpieczyć potrzeby tego szpitala na sprzętowe. I to jest, wydaje mi się, dosyć komfortowa sytuacja, jeśli chodzi o realizację kontraktu czy ryczałtu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oczywiście za chwilkę poproszę też o parę słów, jak technicznie, czy tam może nie technicznie, ale jak wyglądała praca nad procedowaniem tego wszystkiego w Warszawie, gdzie tak naprawdę te decyzje wszystkie zapadają. Pewnie nie są łatwe, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w państwie, jeśli chodzi o koronawirus. Jednak my chcielibyśmy tutaj pokazać jasny przekaz, że mimo tego, że są tak ogromne kłopoty związane z opanowaniem, znaczy kłopoty, czy uciążliwość z opanowaniem tej sytuacji z wirusem, jednak powiat białogardzki przy wsparciu tutaj ogromnym i mam tu na myśli posła Czesława Hoca i innych parlamentarzystów tutaj bliskich panu Czesławowi Hocowi, gdzie trzeba było jednak tą grupę wsparcia pewnie zebrać, żeby można było zaproponować takie rozwiązanie dla powiatu białogardzkiego, się po prostu udało. I tutaj chciałbym jeszcze raz złożyć gorące podziękowania dla wsparcia tego procesu od samego początku. Także panie pośle, jeżeli mógłbym poprosić parę słów od tej kuchni, to bardzo proszę. Ja nawiążę, oczywiście, drodzy państwo, nawiążę do słów pana starosty, bo można rozpocząć taką miłą refleksją, że kto by się mógł spodziewać w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, w czasach pandemii, koronawirusa, że zorganizujemy konferencję w takich kwestiach, że poprawiamy jakość świadczonych usług w naszym powiatowym szpitalu w Białogardzie, że przede wszystkim wzmacniamy realne poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców Białogardu, gminy Białogard i powiatu białogardzkiego, a także innych ościennych powiatów. I to bardzo cieszy, bardzo buduje, bo to świadczy o tym, że nie tylko trwamy w tym kryzysie, ale się rozwijamy i modernizujemy. To jest bardzo istotna informacja, nie tylko dla mieszkańców, bo każdy z nas był, jest albo będzie pacjentem, ale również dla załogi szpitala w Białogardzie. To jest też takie, powiedziałbym, podniesienie ducha i motywacji pracy. I to jest bardzo dobry efekt. I ja na przykład tutaj z mojego miejsca mogę tylko serdecznie podziękować i pogratulować. I w ogóle najpierw powiem, że rzeczywiście jest to kontynuowanie misji świętej pamięci posła Stefana Szczałkowskiego, który był sercem zaangażowany w to i szczerze mówiąc w ogóle dla swojej małej ojczyzny wiele bardzo dobrego czynił i uczynił. Natomiast oczywiście tutaj powiedziałbym bardzo piękne i takie szczere gratulacje dla zarządu powiatu, pana starosty Piotra Pakuszto, pana wicestarosty Sebastiana Walcerzaka. Zresztą pan starosta swoją inspiracją, ciągłą motywacją i mnie przypominaniem, no to rzeczywiście zasługuje na bardzo wielkie słowa uznania. A wicestarosta, to bym powiedział, że Sebastian nieraz mnie wyprzedzał w Ministerstwie Zdrowia i w Ministerstwa KPRM-ie i u pana wojewody, że ja musiałam jeszcze tylko wzmacniać niejako sygnały. Także gratuluję pani wicestarosto takich znajomości, takich działań i bardzo konstruktywnych. A jednocześnie również dla pana Zygmunta Basia, prezesa spółki, no, który w tak trudnych czasach, okresie no, bardzo to profesjonalnie ogarnia wszystko i szczerze mówiąc to nasze spotkanie wspólne z załogą, z lekarzami niedawno w szpitalu jeszcze przed takim ekspansją tego koronawirusa no, dał nam asum do tego, że musimy rzeczywiście spotykować się i wszyscy musimy bardzo ciężko popracować, by uzyskać pewne pieniądze, dlatego że rzeczywiście szpital wymagał bardzo pilnych zakupów, a to właśnie dla poprawy i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego, a jednocześnie dla tego, by szpital się rozwijał, modernizował się. Także tutaj oczywiście jest wielkie słowa uznania i dla, przede wszystkim też dla załogi, dla pracowników, począwszy od dyrekcji, poprzez administrację, poprzez oczywiście od lekarzy, pielęgniarek, położnych, ale też poprzez techników,
aż do pani salowych. Bardzo piękna i dobra praca. To nas też motywowało i też no, przyspieszało nasze takie no, dość, powiedziałbym, bardzo ostre nawet czasami motywacja, a też inspirowanie naszych kolegów i koleżanek z ministerstwa. Cieszymy się, że możemy to wszystko Państwu powiedzieć, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa i jakby zapowiadamy dalsze działania na rzecz modernizacji, rozwijania i myślę, że polepszania jakości świadczonych usług medycznych w naszym dobrym, bardzo profesjonalnym szpitalu w Białogardzie. I tutaj wszelkie pogłoski, że szpital miałby ograniczać jakiekolwiek działania, są nie tylko, że przedwczesne, ale nieprawdziwe. Nie tylko, że trwamy i rozwijamy się, modernizujemy się, to jeszcze będziemy poszerzać ofertę świadczonych usług medycznych, nawet w zakresie specjalistyki. Dalej daliśmy też przykład, że w tym trudnym okresie potrafimy się mobilizować i integrować i solidaryzować z ogółem, albowiem przygotowaliśmy przecież specjalne miejsca w szpitalu na wypadek no, rozwoju dramatycznego epidemii koronawirusem. Także jesteśmy naprawdę bardzo dobrze i profesjonalną, zgraną drużyną i jednocześnie cieszymy się bardzo, że też mieszkańcy nas wspomagają też swoim uczestnictwem, a jednocześnie też nawet doradztwem, bo muszę powiedzieć, że nieraz odbieram też telefony od mieszkańców albo od pacjentów, bo przecież prowadzę poradnięty chronologiczny, bardzo dużo mam pacjentów z Białogardu i z powiatu białogardzkiego i też zawsze się upominają i cieszą się, że zajmujemy się szpitalem i wzmacniamy ich te poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Natomiast jeszcze może przy okazji, tak się mówiliśmy wstępnie, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, a więc w imieniu własnym i w imieniu całego zarządu pragnę złożyć najszczersze pozdrowienia i piękne podziękowania za oddanie, za humanitarną pracę, oddanie szlachetne, powiedziałbym też szlachetną pasję, empatię, również to, że przynoszą ulgę w cierpieniu. Pielęgniarka jest taki piękny aforyzm, pielęgniarka to też lekarstwo, a więc to jest jedna z najpiękniejszych sztuk, ze sztuk pięknych pielęgniarstwa, także myślę, że bardzo dzisiaj się pięknie kłaniamy wszystkim pielęgniarkom i jednocześnie mówimy, że w okresie tego koronawirusa jesteście wszyscy, wszystkie pielęgniarki położne, oczywiście też pielęgniarze. Jesteście współczesnymi bohaterami, bardzo pięknie Wam się kłaniamy i dziękujemy za Wasze oddanie, szlachetną pasję i też zawód, który jest jednocześnie powołaniem. Ja dziękuję. Jeśli będą jakieś pytania, bardzo proszę. Potem myślę, Sebastian na pewno powie, że on ma takie znajomości. Jasne. To jeszcze przyniesiemy tutaj sprzęt. Ja przede wszystkim na początku chciałbym podziękować serdecznie za piękne słowa pana posła Czesława Kolca, można powiedzieć przyjaciela już polskiego i też białogardzkiego przede wszystkim szpitala za tą jego pomoc, za to jego zaangażowanie w ten nasz jakby rozwój tego szpitala. Proszę Państwa, jakbym chciał powiedzieć dużo tutaj już panu z ust pana starosty na temat tego sprzętu, który zakupimy w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, po podpisaniu już tej umowy na dofinansowanie. Niemniej jednak dosyć często padają pytania o tak zwany blok operacyjny w naszym białogardzkim szpitalu. Tutaj będę starał się przedstawić zarządowi powiatu, oczywiście przy kooperacji ze wszystkimi ludźmi, powiedzmy, dobrej woli, taki plan, żeby w ramach jakby naszych środków gdzieś po dogłębnej analizie ekonomicznej na koniec roku jako dalsza kontynuacja inwestycji w szpitalu rozpocząć, może czy kontynuować już rozpoczętą budowę bloku operacyjnego, ale na zasadzie przygotowania budowlanego, czyli tej całej otoczki samej infrastruktury. Natomiast nasze działania na przyszłość też będą się skupiały na tym, aby pozyskiwać ten sprzęt na blok operacyjny. Usłyszeli Państwo, że między innymi w
w tej liście zakupów, które jest planowany, są też jakieś takie drobne wyposażenie bloku operacyjnego. Niemniej jednak to, co planujemy w związku z szpitalem, w żaden sposób nie zadłuży też zadań, pozostałych zadań powiatu. Także nie będziemy, to dziękuję panu posłowi za deklarację, że będzie nas również wspomagał w dalszym jakby pozyskiwaniu tych środków, w dalszym jakby przedstawianiu problemu, czy problemu, może nie problemu, ale kwestii priorytetowej, jakim jest naszym szpital w naszym powiecie. Miejmy nadzieję, że do końca kadencji uda się nam ten szpital tak już postawić na czterech mocnych nogach, na czterech mocnych fundamentach, że także po tej kadencji każdy mieszkaniec powiatu białogardzkiego będzie mógł zauważyć znaczącą różnicę i czuć się bezpiecznie. Dziękuję. Jeszcze może ja powiem jeszcze o pewnych... Podziękowałem, proszę Państwa, wszystkim tutaj obecnym, natomiast powiem, jakie też były kulisy w górze, tak? Więc oczywiście sekretarz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan Michał Dworczyk, pan minister Michał Dworczyk i pan minister Paweł Szrot, to są panowie ministrowie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy najwięcej mogli nam pomóc. Pan minister Paweł Szefernaker bardzo był aktywny również, pani wiceminister Małgosia Golińska również, czyli praktycznie to była taka no, nasza jakby powinność wobec testamentu świętej pamięci Stefana Szczałkowskiego, który praktycznie można powiedzieć kolokwialnie no, załatwić to trudno, trudno w każdym spadł ten projekt o wiele większą sumą. Liczyliśmy początkowo na większą sumę, natomiast w tych okolicznościach dramatycznych, wręcz epidemii czy pandemii, globalnie pandemii, epidemii, jeśli chodzi o kraj, koronawirusem, to myślę, że tutaj no, piękne słowa uznania i podziękowania nawet za ten gest miliona złotych, który nam też uruchomił pozostałe środki, bo one były w powiecie zablokowane niejako. I dlatego byliśmy w takim bardzo niebezpiecznym pacie, bo z jednej strony nie mogliśmy zakupić pewnego sprzętu, który był tak bardzo, bardzo potrzebny szpitalowi w Białogardzie, a z drugiej strony cały czas liczyliśmy, że jakieś pieniądze, a w jakimś tam momencie oczywiście się nagle dowiedzieliśmy, że być może nie będzie w ogóle tych pieniędzy, chyba że pod koniec roku i to jeszcze nie wiadomo. Także naprawdę to było no, małe niby pieniądze, ale wielka sprawa. Dlatego, że to też daje asum do pewnych działań w kwestii kontynuacji tego, bo pamiętajcie, że tak już powiem, może poza protokołem, że no, wielu jest takich, którzy myślą albo mają taką nadzieję, że tego szpitala w Białogardzie nie będzie, że ono może być zredukowane tylko do centrum rehabilitacji, nic więcej. Natomiast my tutaj absolutnie jesteśmy innego zdania. Szanujemy, więc wielką, wielką atencją darzymy wszystkich pracowników i całą załogę Szpitala Białogardzie. Jednocześnie uważamy i dajemy nasze tutaj przestrzenie, deklarację, że będziemy nie tylko trwać w szpitalu, ten szpital nie będzie trwał, ale on cały czas będzie się modernizował, rozszerzał swoją ofertę, atrakcyjną ofertę właśnie w aspekcie pewnych specjalizacji i ofert specjalistycznych. Także, proszę Państwa, jest słońce nad szpitalem w Białogardzie, będzie coraz bardziej słonecznie, bardziej miło, i bardziej profesjonalnie i bardziej nowocześnie. Szanowni Państwo, to jeszcze tak może już słowem takiego podsumowania przed zadawaniem pytań, to bym może powiedział jeszcze jedną rzecz, że to, co się dzieje w Białogardzie, w powiecie białogardzkim, dzięki wsparciu właśnie takiego no, dobrego ducha, tutaj cały czas będę powtarzał pana posła Hoca, który jest, to nie jest przereklamowanie, tylko faktycznie tak jest, że o każdej godzinie dnia i nocy można zadzwonić i poprosić o wsparcie, to wsparcie nastąpi. Natomiast chciałbym też powiedzieć o sytuacji takiej lokalnej naszej, ponieważ nie byłoby tych zakupów i nie byłoby takich możliwości, gdyby nie zabezpieczenie środków w budżecie białogardzkim, powiatu białogardzkiego, gdzie ogromne zrozumienie też rady powiatu, nie patrząc już nawet na to, kto z jakiej opcji politycznej w tej sytuacji funkcjonuje,
W tych rozwiązaniach byliśmy jednomyślni. Tutaj naprawdę podziękowania dla wszystkich radnych Rady Powiatu w Białogardzie, ponieważ zabezpieczenie środków do wkładu własnego do tego projektu, one są wydatkiem z budżetu powiatu. I mieliśmy zabezpieczone 1 200 000 zł. Teraz wykorzystamy 200 tysięcy, mamy środki następne, będziemy patrzyli, jak się sprawy będą rozwijały i będziemy mogli te środki dalej angażować w rozwój tego szpitala. Natomiast jeszcze raz chciałbym bardzo mocno wspomnieć, że w powiecie białogarskim mamy ciekawą koalicję. Jest to jedna z koalicji takich, można powiedzieć, z jednej strony nietypowych, a z drugiej strony możemy wspólnie pokazać, jak możemy realizować bardzo, no, w mojej ocenie, potrzebne działania. Jesteśmy w stanie rozmawiać ponad podziałami i realizować konsekwentnie to, co założyliśmy od samego początku. Tu Panie Pośle, jeszcze raz bardzo dziękuję i ogromny ukłon dla całego środowiska. Także, jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Tutaj teraz karty. To pewno inne. Sytuacja dynamiczna, ale oczywiście chodzi o to, by wybory były powszechne, bezpieczne, tajne i równe. I takie wybory proponujemy i takie wybory będziemy prawdopodobnie dzisiaj procedować i będziemy głosować. I to jest bardzo ważne, bo pamiętajmy o tym, że do 6 sierpnia 2020 roku trwa kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy. No i wszystko musi być zgodne z ustawą zasadniczą, z konstytucją i w takim razie wszystko wskazuje na to, że na przełomie czerwca i lipca odbędą się wybory. Jeszcze raz powtarzam, wybory powinny być przede wszystkim bezpieczne, powszechne, tajne i równe i takie wybory mamy właśnie zapewnić. W imię poszanowania demokracji, ale nade wszystko w imię dobra wszystkich Polaków. Ktoś mówi o głosowaniu właściwie no, albo korespondencyjnym plus jeszcze system mieszany, prawda? Tak, no powstała, proszę zwrócić uwagę na sytuację w ogóle światową i w Europie. Polska póki co no, plasuje się na tych bardzo no, oddalonych miejsc, jeśli w kwestii no, śmiertelności i zachorowalności. Oczywiście każdy przypadek śmiertelny to jest dramat, to jest tragedia w Polsce, no, ale proszę zwrócić uwagę, że powyżej 30 tysięcy w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Włoszech, tak, a więc państwa, które wydawać by się mogło, że mają bardziej zorganizowaną służbę zdrowia, okazuje się, że polski system ochrony zdrowia ze swoją dywersyfikacją, czyli właśnie tym, co to jest bardzo ważne, nawiązanie do szpitala w Białogardzie, że nie zlikwidowaliśmy szpitali powiatowych i w miastach, a wręcz rozszerzyliśmy tą sieć szpitali, natomiast na zachodzie skoncentrowano wszystko do dużych miast, praktycznie o miasteczkach, no to wszystko zapomniano. Dlatego był taki paraliż wręcz służby zdrowia. I teraz proszę zwrócić uwagę, że jeśli widzimy, że możemy poluzować pewne aspekty życia publicznego w aspekcie, no zwróćcie uwagę, że no, w sobotę na przykład na plaży w Kołobrze było ludzi mordu wręcz, no to aż niewyobrażalna, no to powiedziałbym może kolokwialnie tłumy. No to możemy już pomyśleć również o wariancie mieszanym, czyli korespondencyjne, ci co nie mogliby albo by nie chcieli, i ewentualnie też do lokali wyborczych. No, zadecydujemy tutaj dzisiaj w parlamencie, bo dzisiaj głosowanie mamy właśnie w parlamencie. Jutro mamy przerwę i w czwartek znowu mamy parlament, posiedzenie. Dlatego no, wszystko mówię w imię poszanowania konstytucji z jednej strony, a z drugiej w imię narodu wszystkich Polaków. No i oczywiście musimy jakby doprowadzić do tego, żeby ten kryzys polityczny już całkowicie przestał istnieć, bo pamiętajmy, że po wyborach mamy 3,5 roku bez wyborów. Wówczas możemy się różnić, możemy się nawet kłócić w aspekcie oczywiście profesjonalnych, politycznych działań,
Natomiast byłby już spokój w aspekcie tych wyborów i moglibyśmy się skupić na kryzysie zdrowotnym, kryzysie gospodarczym, chociaż ten kryzys gospodarczy okazuje się według wszystkich instytucji oceniających, w tym europejskich, że kryzys gospodarczy w Polsce jest najmniej widoczny i najbardziej optymistycznie prognozowany. Natomiast mam pytanie o oddział wewnętrzny. Czy on funkcjonuje, w jakich ramach funkcjonuje i czy mamy zabezpieczoną kadrę lekarską, bo na stronie jest ogłoszenie, że Regionalne Centrum poszukuje internisty. No nie jest to tajemnicą, że oddział wewnętrzny w tej chwili, znaczy on oczywiście funkcjonuje i są pacjenci, spełnia warunki, natomiast przy bardzo dużym wysiłku organizacyjnym, że tak powiem, pan prezes by się czuł dużo bardziej komfortowo, gdyby miał jeszcze większe wsparcie lekarskie, dlatego szuka tych medyków. Natomiast mamy dobrego fachowca, który jest w tej chwili ordynatorem tego oddziału. Jest to osoba związana ze specjalizacją kardiologiczną. Jeżeli dokupimy te wszystkie urządzenia, które mamy zamiar kupić w ramach tego złożonego wniosku, to będziemy mieli z jednej strony dosyć dobrą diagnostykę, bo chociażby rentgen nowoczesny, który wiadomo jak w Białogardzie, w szpitalu powiatowym do tej pory ten rentgen wyglądał. Spełnia oczywiście swoją jakby funkcję, natomiast wszystko się zmienia w tej chwili. Jest tak, że czym lepsza diagnostyka, czym bardziej dokładny obraz, tym łatwiej po prostu wszystko zweryfikować i zbadać. Trzeba dać szansę. My jesteśmy w ogóle rok dopiero tak naprawdę po przyjęciu i to od sierpnia, można gdzieś mamy maj. Natomiast kroki są konkretne i ukierunkowane, tak jak tu pan poseł powiedział, mój zastępca. Na tą chwilę można powiedzieć, że z grubsza poradzimy sobie z zapotrzebowaniem sprzętowym. Kolejnym dużym elementem będzie budowa bloku operacyjnego, dokończenie tego bloku operacyjnego i wtedy to będzie już miało wszystko logiczną całość. A jeśli chodzi, tak jak pani redaktor zapytała o ten oddział wewnętrzny, po uruchomieniu ponownie, bo trzeba pamiętać, że był zawieszony chwilowo, to on realizuje w tej chwili swoje zadania. Co prawda jeszcze potrzebuje wsparcia, ale realizuje swoje zadania. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o to dofinansowanie, to umowa będzie podpisana. Tak, znaczy, to już jest pewna, już powiem jak wygląda. Dostaliśmy pismo z 8 maja 2020 roku od wojewody zachodniopomorskiego, który nas informuje, że za zarządzeniem nr 30 prezes Rady Ministrów z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie przyznania wojewodzie zachodniopomorskiemu z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem dla powiatu białogarskiego. Jest tu wymieniona kwota 1 000 000 zł, tak, na realizację tych zadań, tych elementów szpitalnych. I dodaje, że został, wojewoda dodaje, że taki wniosek do ministra finansów został skierowany, wniosek w celu dokonania odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2020. I że zostaniemy poinformowani o już jakby zakończeniu tej procedury odrębnym pismem, ale jakby podjęcie zarządzania przez prezesa Rady Ministrów, przez premiera powoduje, że można powiedzieć, że te środki są ukierunkowane i wycelowane w powiat białogarski. Natomiast ja pragnę przypomnieć, już nie chcę wracać jakby do wartości, ilości, możliwości tego, co było, natomiast to jest podobna sytuacja, jak była kilka lat temu, tak, że wniosek został ukierunkowany już na ten szpital, niestety ówczesny wojewoda tych środków nie podpisał i one wróciły do budżetu państwa. Natomiast jesteśmy w tym samym momencie. Zostało ukierunkowane do województwa. Tylko tam kiedyś było 30 milionów. Także tak to wygląda. Natomiast na tą chwilę mamy zarządzenie, które jest, mówi wprost, gdzie te środki mają trafić. Kwestia teraz już o jakby ustaleń administracyjnych na poziomie województwa. Czyli fizycznie ten sprzęt, jak państwo myślą? Zakłada, musimy wydatkować i rozliczyć środki do końca roku. I przetarg unijny, bo to są już duże kwoty, długie terminy, to jest skomplikowana sytuacja, bo my mamy to wszystko wprowadzone w plan zamówień publicznych, co powoduje, że kwoty są tak wysokie, że trzeba przeprowadzić zamówienia publiczne, które są bardzo długim procesem. Dla przypomnienia dodajmy, że ten 1 000 000 złotych już mieliśmy przydzielone
ale przed końcem, w grudniu i wiadomo, że nie mogliśmy tych pieniędzy wydać i jak odstąpiliśmy od tych pieniędzy, no mijąc nadzieję, że od razu dostaniemy po nowym roku, ale potem się stała sytuacja taka, jaka się stała, koronawirus, pandemia, no więc no i mieliśmy pewne trudności. Znając to, co kiedy się udało przetarg ogłosić? Znaczy, przetargi, to może nie tyle kwestia ogłoszenia przetargu, bo przetargi możemy ogłosić, natomiast kwestia, że nie jesteśmy, nie ma możliwości podpisania umów na zakupy, dopóki nie będziemy mieli przyznanych środków. I tutaj musimy teraz tak realizować to wszystko, żeby można było spiąć to w miarę szybko, żeby w sensie takim, żeby się wszystko ze sobą dobrze poukładało, bo inaczej to nie będą środki kwalifikowane do wydatkowania, jeżeli byśmy szybciej kupili, niż dostaniemy środki.